Witam, witam wszystkich serdecznie w grywalnym demie gry Heavy Rain z 2010 roku. Ale dlaczego wam pokazuję tę produkcję w tym momencie? Już wam wyjaśniam. Jest to wersja PC-towa. Jest to wersja PC-towa gry ekskluzywnej na PS3, później na PS4. Jest to ekskluzyw, który teraz trafił na PC-ty, tylko na Epiku. Na razie na Epiku będzie można sobie zagrać na PC-cie w grywalne demo. 24 czerwca będzie to już pełna wersja. Ona w preorderze kosztuje 30 zł, tam 29,99, a później już po premierze będzie to 70 zł. I tutaj, jeśli chodzi o kolejne gry, Quantic Dream, tutaj macie twórców tej gry. Jest to oczywiście Beyond Two Souls i później mamy Detroit Become Human. I te wersje będą również pecetowe. Kolejna gra będzie w lipcu, a następna będzie jesienią i też wcześniej będą demka do zagrania i też można je kupić wcześniej w przedsprzedaży. Także bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Łakomy kąsek, jeśli ktoś nie grał. Ja nie miałem okazji zagrać w Beyond Two Souls i nie miałem okazji zagrać w Detroit Become Human, więc zobaczę, czy jeśli będę miał czas, to może sprawdzić. Jeśli byście chcieli takie pokazówki, to też dajcie znać. Ale też troszkę oglądałem, więc nie byłoby to takie czyste przejście. Ale no tutaj Heavy Rain możecie sobie sprawdzić już teraz od 24 i zobaczmy, jak to wygląda. Jak to wygląda bardziej tutaj, jeśli chodzi o grafikę, bo fabułę i tak dalej to ja wszystko znam, ale zobaczymy, jak to wygląda i ile tutaj będzie można sobie pograć w tym demku. Dajcie znać też przy okazji, kto z was grał może na PS3 3 lub 4 wcześniej. Zaczniemy sobie tutaj z nasze origami. Gram w gry bardzo często, serio? Tam też był taki poziom? Nie pamiętam nawet. Regularnie. Niby bardzo często gram, nie? Nie wiem, czy to będzie początek normalnie? Czy jakiś urywek? Okej, i tu jeszcze mamy rozpocznij nowe demo, samouczek, Melina, miejsce zbrodni, zwiastun, dobra. Ale naprawdę świetna gierka, to była jedna z tych pierwszych takich mocnych. Oczywiście jeszcze był Fahrenheit wcześniej, ale no, Heavy Rain robił furorę, naprawdę. I tutaj sobie weźmiemy, nie wiem, może wysoka wszystko jest, tak? Zobaczcie też, jakie są tutaj ustawienia graficzne. To ma oczywiście wszystko na maksa. I tak mi tutaj wykryło. Tutaj była świetna muzyka. Naprawdę nie wiem, jak porównywać to do Detroit, ale chyba jest tak czy tak to najlepsza produkcja tych twórców. Tak mi się wydaje nadal, po czasie. Zobaczymy, czy jest od początku, czy od jakiegoś momentu. Jak to się zaczyna? Ja już naprawdę nie pamiętam, jakie to były od początki te ekrany startowe. A, to chyba nie jest początek, to nie jest początek raczej. No i teraz musimy grać na myszce w to, nie? To będzie dopiero śmieszne. A zobaczcie, grafika całkiem spoko. To nie jest jakiś taki remaster typowy, że mamy całkowicie nowe tekstury, tak mi się nie wydaje. Ale no, dosyć podrasowane, bo była oczywiście wersja ta na PS4, więc ona też już wyglądała bardzo ładnie. No i tu możemy sobie kamerę zmieniać.
drugi. I tu będziemy mieli ten etap. Dobra, nic nie będę mówił. Na razie. A i teraz muszę to trzymać. To trzymać. To trzymać. I tam też były te opcje z tym jakby potrząśnięciem upadem. Tu tego nie będzie. Też na padzie też można grać oczywiście. Cholerna Astro. Nie mogę oddychać, gdy pada. A, jest coś takiego. O, jest coś takiego, no to okej. Myślałem, że tego nie będzie, ale te ruchy takie na myszce. No trzeba się będzie przyzwyczaić. Trzeba się będzie przyzwyczaić. To jednak jest rodowód konsolowy. Ekran sterowania. No zobaczcie, nie? Ile tego jest. No to myślę, że na bieżąco zrobimy. No, wygląda chyba bardzo podobnie jak na PS4, tak wam powiem. Ale na pewno troszkę tam podbite te tekstury są, tak mi się wydaje. Ale no teraz nie mam stricte porównania. Gość z recepcji powinien być w stanie mi pomóc. Szukam już od tygodni. Obym tym razem coś trafił. Lepiej pójdę schodami. A kurde. No zagrałbym sobie jeszcze raz. Ale no to jest... To jest o wiele inne doświadczenie, jak już się grało. Ale za pierwszym razem, no to... To mega, naprawdę wciąga. Trzeba zagrać. A to jest ekran ładowania, czy to? Ale chyba Detroit sobie sprawdzę, wiecie? Z tych... Właśnie nie grałem w Detroit. To sobie sprawdzę. Bo trochę Beyond Two Souls takie... Najgorsze z tej trójki. Tak mi się wydaje oczywiście. Dajcie znać, jak tam u was. Wiem tylko, że Loren Winter wynajmuje pokój na trzecim piętrze na końcu korytarza. Ostatnie drzwi po lewej. A tu jakieś... Zobaczcie, że... Nie było tak kamery nakierowanej na to, nie? Tutaj mały błąd, chyba mi się wydaje. Na końcu korytarza. Loren Winter? Przykro mi, tylko umówieni klienci. Moment. 50 dolców. Bez całowania, no, ani żadnych... Widać, że troszkę starsza gra, ale i pasuje. Tak jeszcze trzyma jakiś poziom, na pewno. Też tu już bardziej o fabułę chodzi, naprawdę. Pieniądze na stół, masz dokładnie 10 minut. Kiedy zdecydowanie można zagrać. Jasne? Zdecydowanie można zagrać. Polecam, jeśli ktoś nie grał. Lepiej zacznij zrzucać ubrania, nie mamy całego dnia. Nie po to tu przyszedłem. Ach, kurwa, glina. Mogłam wiedzieć. Czego chcesz? Na koszt firmy, tak? Nazywam się Scott Shelby. Jestem prywatnym detektywem. Rodziny ofiar zabójcy z origami zleciły mi przeprowadzenie śledztwa. Przyszedłem zadać pani parę pytań o John'ego. Wszystko już powiedziałam policji i nie mam nic do dodania. Proszę dać mi spokój. Zabójca nadal przebywa na wolności i znowu zabije, jeśli go nie złapią. Mój Johnny nie żyje. Co to za różnica? Jeśli nie powstrzymamy zabójcy, będą kolejne ofiary. Potrzebuje pani... Dobre dali demko. Dobry moment. Wie pani coś, co przyda się w śledztwie? Pomóc panu? Niczego pan nie zmieni. Mój syn nie żyje, słyszy mnie pan? Nie żyje! Jeśli nie znajdziemy zabójcy, kolejne matki będą odnajdywać porzucone ciała synów. Ale pewnie! Co to panią obchodzi?
To już ich zmartwienie, prawda? Co chce pan wiedzieć? Czy podejrzewała pani kogoś o porwanie? W moim zawodzie spotyka się dużo różnych pobabrańców. Tak, na początku o tym myślałam. Ale to nie miałoby wcale sensu. Chyba żaden z moich klientów nie mógłby tego zrobić. Mojemu Johnemu i tym wszystkim. Dobry fragment, Dali, to nie jest sam początek. Johnny mieszkał z panią? Tak. Oczywiście pilnowałam, żeby nie spotykał moich klientów. Chciałam to rzucić. Potrzebowaliśmy pieniędzy. Próbowałam zarobić tyle, żeby nas stąd wyrwać. Zapali pan? Dzięki, rzuciłem. Mądrze. Jak zniknął pani syn? Po szkole zawsze chodził bawić się z dziećmi sąsiadów. Pamiętam, że tamtego dnia była straszliwa ulewa. Nigdy tego nie zapomnę. Wszystkie dzieci wróciły do domu około 5:00. Wszystkie poza nim. Jaki był Johnny? Jakim był dzieckiem? Johnny był dobrym chłopcem. Czasem bił się z innymi dzieciakami, które nazywał mnie... Wie pan. Chyba na swój sposób rozumiał, co się dzieje wokół niego. Czas minął, panie Shelby. Mam nadzieję, że to panu starczy. Teraz proszę wyjść. Zostawię wizytówkę na stole, na wszelki wypadek. Jeśli pani sobie przypomni cokolwiek, proszę zadzwonić. Nie ma sensu naciskać. Niczego mi nie powie. Lepiej stąd znikam. Gówno się dowiedziałem, ale warto było spróbować. No, dubbing też jest fajny, nie? Jak to się wchodziło w ogóle? Tutaj chyba. No dawaj, dawaj. Ale kto nie grał, to może mieć... To może mieć niezłe dziwko. Ja nie pamiętam wszystkich niuansów, ale wiadomo, że... Ogólne tak. Ogólną fabułę się pamięta. Loren! Loren, kotku, ojcze, przecież mówiłam ci, że masz tu nie przychodzić. Sorry, skarbie, ale stęskniłem się za tobą. Czego chcesz, złamasie? Loren! W porządku? Masie bosko! Pietrzoruj, frajerze! Znowu ty? A!
Ale quick time event. Kurde, źle. No właśnie, tu jest mało czasu, nie? Kurde. Połowę zepsułem. Kurde, ale powiem wam, że trudne. Nie jestem przyzwyczajony do Quick Time Event na PC-cie. O kurde. Mówiłem, żebyś się nie wtrącał z Bamasie. Ale dostał. Jeszcze się zobaczymy, dziwko. Ale dostał, nie? Spoko. Zepsułem. Jeśli mam być szczery, to bywało lepiej. Kim był ten gość? Były klient, uważa mnie za swoją własność. Jak zaczął się robić agresywny, kazałam mu znikać. Tak czy siak, łapę ma ciężką. Panie Shelby? Tak? Dzięki. Powiem wam, że te quick time event nie jestem w ogóle przyzwyczajony, ale spoko, spoko. Później bym ogarnął pewnie. O! Przytrzymuj, dobra, dobra. Mamy kolejnego bohatera. Za dużo wam nie będę mówił tutaj o fabule. Może ktoś naprawdę nie grał, ale chciałem wam to demo pokazać. Na nic nie będę wskazywał, żebyście też mieli zagadkę. Bo zagadka jest tu ważna. A ja mam to przytrzymywać? Nie. To jest ładowanie. Ciekawe, ile trwa to demko z godzinę? Pół? Dobra, zobaczymy właśnie, które to są fragmenty. Teren zamknięty, proszę pana. Proszę się cofnąć. Agent Norman Jaden. FBI. Ma pan jakąś odznakę, panie Jaden? Tak. Oczywiście, że tak. Dobrze. Może pan wejść. Szukam porucznika Kartera B. Znajdę. Widziałem go tu wcześniej. Trochę za cicho głosu, nie? Coś tu jest do ustawienia. Dźwięk. Zrobimy tak. Żeby głosy po prostu były głośniejsze, a reszta normalnie. Spoko. No zwykle tak robię w gierkach.
Idziemy zbadać. Są już dziennikarze. Wydają się dobrze poinformowani. Zapis notatki wideo. Agent 47023, Norman Jayden, wtorek, 4 października 2011, godzina 8.14. Cały przemokłem. Ciało pozostawiono przy torach. Podobnie jak i inne ofiary. Dobra. Za dużo tu ludzi. Zadepczą miejsce zbrodni. Ciało nie było ruszane. Szukam porucznika Cartera Blake'a. Porucznika Cartera Blake'a. Dzięki. Tu bym sobie wyciągnął okularki. Tutaj posprawdzał trochę rzeczy. Trochę pyłków orchidei. Ich stężenie w powietrzu powoli spada z powodu deszczu, ale jest tym większe, im bliżej ciała sprawdzam. Uwaga do ich. Ślady pyłków urywają się w wysokiej trawie. Tutaj kończy. On bardzo cicho mówi. Tak dziwnie. Uwaga do Iwa. Ślady krwi na torach kolejowych. Wyniki badania krwi wskazują na długotrwały stan wyrzekłania fizycznego. Ślady stóp zaczynają się tuż za śladem pyłu. Może trochę też do mordercy. Uwaga do piwa. Na ogrodzeniu za linią torów kolejowych wykryto ślady krwi. Kurde się ugnoił. Słuchaj, mam to trzymać, nie? Co? To jest w ogóle możliwe? Myślałem, że zaraz będzie 8 i 15 do kliknięcia. Dobra, poszliśmy tutaj. Mógłbym iść porozmawiać, ale... Uwaga do pułapu. Ślady opon na powierzchni drogi za linią motoru. Może to samochód sprawdzę. Kurde, go oklupa. Tam jest jeszcze jedna rzecz, ale... Mniejsza.
W sumie to muszę zbadać, nie? Może trochę dać do burdeli. Czy my wracamy, czy jeszcze tam mogłem iść? Zobaczymy. To musimy wrócić ewentualnie przez drogę, ale nie. Dobra, to musimy pogadać, bo zejść na dół. Co? Co tam było do klikania? Serio? Tam był jakiś shift chyba. A, spacja Q. Dobra, nieważne. Nieważne. Sobie już tu zdejmę. Idziemy do tego porucznika. To wam powiem, że długie to demo. Zobaczymy, jak się skończy. Czy jakimś ciekawym... Szukam porucznika Cartera Blake'a. Jakimś ciekawym momentem, czy tak po prostu? Dzięki. Po tej scenie. Porucznik Blake? Agent Norman Jaden z FBI. Byłem dzisiaj na pańskim posterunku. Powiedzieli, że pan tu jest. Jeśli jest pan miłośnikiem autostrad, deszczu i trupów, to dobrze pan trafił. Mike, powiedz temu złomasowi w buldożerze, żeby spastował na chwilę. Własnych myśli nie słyszę. Robi się, poruczniku. No, idzie pan? Jaden. Więc, co się stało? Dziś o 6 rano jakiś facet wyszedł z psem na sranie i znalazł ciało. Na razie wiemy niewiele. Z tego, co udało nam się zebrać, wygląda to na robotę zabójcy z origami. Wiemy, co spowodowało śmierć? Na ciele nie ma śladów. Możliwe, że został utopiony, jak pozostali. No i co z tym koronerem? Jest już w drodze, poruczniku. Czekamy już godzinę do kurwy nędzy. Jacyś świadkowie? Jeszcze nie. W takiej okolicy? Wątpię, żeby ktokolwiek coś widział. Zidentyfikowano już ciało? Jeszcze nie. Niedługo będziemy wiedzieć więcej. Czy czas zgonu został ustalony? Po stężeniu pośmiertnym? Było to nie dalej jak 6 godzin temu. Więcej dowiemy się, jak przyjedzie koroner. Tony! Dziennikarzyny mają zakaz zbliżania się na kilometr od tego miejsca, jasne? Tak jest, poruczniku. Dziennikarzyny... Nie, jest pan zajęty. Mogę się tu trochę rozejrzeć? Proszę bardzo. Hej, Jaden! Niech pan da znać, jak pan coś znajdzie, dobra? Działamy w jednej drużynie. Dziwny człowiek z tego Blake'a. Niezbyt ucieszyła go moja obecność. Kiedy znaleziono ciało? Przepraszam bardzo, ale kim pan właściwie jest? Norman Jaden, FBI. Jeśli ma pan pytania, to proszę porozmawiać z porucznikiem Blake'iem. Już rozmawiałem. Skąd tu się wzięła do cholery krew? Ciało nie było ruszane. Dobra, jeszcze tutaj się rozejrzę. Tu coś mamy, nie? Uwaga do Iwo. Ofiara leży na plecach. Brak śladów użycia przemocy.
twarz ma umarzaną głowę, tak jak inne ofiary. Na piersi ofiary została umieszczona orchidea. No, jest origami. Figurka origami w prawej ręce. Palce prawdopodobnie zaciśnięte po śmierci. Rana powierzchowna na prawym udzie. Krew identyczna z pobraną z ogrodzenia. Ofiara to Jeremy Bowles. Zaginiony 5 dni temu. Sprawdź w pliku. Dobra. Sprawdziłem tu już wszystko. Gdzie jest ten cały Blake? Dobra, to możemy schować. Ale te kolory, to była taka cecha charakterystyczna, nie? Tej gry. Cały czas było. O, tu jest. Wracam na posterunek. Zostaje pan? Nie, dość się napatrzyłem. Też uciekam. No, tu wszystko mamy, bo tam byliśmy do góry. Ewentualnie gdybym tego nie zrobił, mógłbym tu zostać, nie? Dobra, lecimy z tym. Trochę wiemy, ale to wiadomo, że jest demo, więc... Nie ma co nawet spoilować i nawet mówić, kto jest kim, nie? Bo to... Szkoda by było. Ciekawe, czy coś jeszcze. Ale gdyby to było tyle... No, to w sumie tyle. Okej, to mieliśmy bardzo, bardzo takie spokojne etapy, ale... Żeby się zapoznać po prostu z mechaniką i z klimatem. Ale myślę, że ciekawy, ten pierwszy ciekawy pokazali. I to też nie był początek, tyle wam mogę powiedzieć, ale... No nieźle, nieźle. Fajnie, że jest taka opcja dla pecetowców oczywiście. Jeśli ktoś nie miał konsoli, no to na pewno takich gier zazdrościł konsolowcom. Bo na przykład ekskluzywy typu God of War czy... Właśnie te wszystkie od Quantum Dream to naprawdę... No... Smakowity kąsek i dla takich gier zdecydowanie kupuje się konsolę. Czy też The Last of Us, ale to niedługo druga część. Także myślę, że tyle. Więcej tutaj nie ma nic do grania. Trzy dyszki, jeśli ktoś by chciał sobie w preorderze zamówić. Czemu nie? Czemu nie? Bo myślę, że gra warta uwagi, jeśli ktoś nie grał. Także tyle ode mnie. Kto dotrwał do końca, niech napisze Heavy Rain. I dajcie znać, czy graliście wcześniej, czy będziecie grali na PC-cie. No i jak w ogóle wspominacie... Jak oceniacie może całą produkcję, ale bez spoilerów tutaj bym prosił. Bo to jednak taka pokazówka demo, może jeszcze ktoś nie grał po 9 latach. Akurat wyjątkowo tutaj bez spoilerów, chociaż data premiery odległa. Ale tak bym prosił. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Myślę, że te wszystkie demka wam pokażę tak czy tak. Jak one się prezentują, jak wyglądają graficznie.
i może później jakieś z pełnej wersji też gameplay. Do następnego, hej hej.